14% akcji zostało wprowadzonych na giełdę, to jest około 16,5 miliona akcji w tej chwili jest notowanych na giełdzie. A my uznaliśmy, że bycie spółką publiczną jest kolejnym etapem rozwoju dla XTB. W 2004 roku zaczynaliśmy jako de facto startup, później naszym inwestorem był fundusz Private Equity, no teraz jest etap, żeby się rozwijać, żeby być spółką giełdową, co zwiększa transparentność i zaufanie do spółki. XTB jest firmą, jest brokerem, ale z drugiej strony jest też firmą technologiczną, jesteśmy fintechem. Oferujemy w elektroniczny sposób i przez internet zawierania transakcji na towarach, na indeksach, na akcjach w formacie CFD. Działamy praktycznie w całej Unii Europejskiej, w Turcji, również w Wielkiej Brytanii, a w kilkunastu krajach na całym świecie. My jesteśmy brokerem detalicznym. No, najwięcej przychodu uzyskujemy, mimo tego, że mamy część technologiczną, instytucjonalną, największą część przychodu osiągamy z handlu z klientami detalicznymi. 70% przychodów, około 70% przychodów w tej chwili pochodzi z zagranicy. Drugim naszym największym rynkiem na ten moment jest Hiszpania po Polsce. Wydaje nam się, że całkiem nieźle tą walkę konkurencyjną wygrywamy. No, wygrywamy przede wszystkim nowoczesną technologią. Jesteśmy podejrzewam jedną z 10 firm, które ma całą swoją technologię tworzoną u siebie. Po drugie, no, bardzo stawiamy na edukację, na edukowanie inwestorów, klientów indywidualnych, no i serwis. Zależy nam, żeby jeżeli ten klient już nas wybierze, do nas trafi, no to żeby dostał tak dobry serwis, tak dobrą jakość usług, żeby nie szukał już innego brokera.